cały knif ligi polega na tym, że mamy swój sprzęt. Trzeba ten sprzęt przygotować. Mamy 9 naszych jachtów RS21, które jednakowo dla każdego trzeba je ustawić, stuningować. Mamy 18 załóg, opływa na raz 9, więc oni spędzają czas w bazie, więc ta baza musi do nich być przygotowana. Taka jest potrzeba. No, jeśli chcemy być nowoczesną formułą żeglarstwa, tak to musi działać. No, na poziomie ekstraklasy absolutnie mamy w tej chwili zestaw żeglarzy, których ja w wieku lat 50 nie pamiętam takiego zestawu w jednym miejscu, w jednej klasie, w innych regatach, żeby startował. Mamy tutaj chyba wszystkie polskie olimpijki z ostatnich lat. Aktualnych, byłych, młodzieżowych, seniorów, mastersów też nie już. Im niżej sobie zajdziemy, bo mamy ekstraklasę 18 zespołów, mamy pierwszą ligę 18 zespołów i mamy drugą ligę, gdzie jest 12 zespołów w tym roku. I tam w tej drugiej lidze jest ciekawostka, bo na przykład Kuba Wideheft junior z floty Gdynia i płynie Piotr Cichocki, więc mamy 4-5 pokoleń żeglarskich ścigających się na jednej trasie, na jednych jachtach i oni ze sobą rywalizują w sposób absolutnie równorzędny. To jest fantastyczne. Chcielibyśmy i w to inwestujemy poprawić część mediową, czyli wyjść z tego kokona żeglarskiego, którym jesteśmy, przynajmniej żeby zawodnicy, którzy tu startują, zaczęli być rozpoznawalni. I jesteśmy chyba największą ligą w tej chwili na świecie. To jest niesamowite w ogóle wydarzenie.